Malediwów. 65 tysięcy mieszkańców, czyli coś takiego jak nasz Mielec, może troszeczkę większy od Mielca. Natomiast powierzchniowo, słuchajcie, tutaj jest 2 km2. Mielec, z tego co pamiętam, ma prawie 50 km, chyba 47. Więc macie tak, jakbyście całą ludność Mielca, a nawet więcej, umieścili na 5% jego powierzchni. Stąd taki ogromny ruch i takie korki i tyle ludzi wszędzie. No bo po prostu spora liczba ludzi jest umieszczona na maleńkim skrawku ziemi. Ziemi, które stanowi stolicę Malediwów, a zarazem jedną z wysp obsadzoną całkowicie zabudowaniami. Słuchajcie, tutaj nie ma grama zieleni. Poza zielenią miejską oczywiście. Nie ma też żadnej innej infrastruktury jak infrastruktura miejska. Słuchajcie, Malediwy to kraj muzułmański, więc musicie uważać, musicie się dostosować, trzeba chodzić w długich spodniach i tak dalej. Kobiety nie muszą zakrywać głowy, tak jak w niektórych krajach muzułmańskich, natomiast no, muszą mieć zakryte ramiona i tak dalej. Do tego się musicie dostosować, trzeba szanować obcą kulturę. Szkoda, że wiadomo, zaraz mnie odkrzykniecie, że oni nie szanują naszej kultury. Jak przyjadą, czekajcie, pójdę sobie tu wąską uliczką, bo tu się korek jakiś zrobił. No tak, oczywiście, ale wyobraźcie sobie, że nasi też przyjeżdżają i nie szanują ich kultury. Co pokazano w ostatnich mistrzostwach świata, pani Miss Chorwacji jakaś tam, która się chciała bardzo wylansować i łaziła półnaga po Chorwaty, po Katarze, więc... Więc są ludzie, którzy nie szanują tej kultury z jednej i z drugiej strony. To nie jest tak, że tylko oni nie szanują naszej. Oczywiście to też nie jest tak, że wszyscy nie szanują. Dobra, co do samych Malediwów. O tym, że jest tutaj wiele wysp, to wiecie. Natomiast co do samego Male, co jeszcze mogę wam powiedzieć? Miasto złożone jest, słuchajcie, z takich wąskich uliczek, po jakich w tej chwili idę. No jest ich masa. Na tych 2 km2 zabudowania są wciśnięte bardzo ciasno. Rzucę sobie teraz kamerę, to zobaczycie. Tak wyglądają uliczki tutaj w Male. Teraz mnie obtrąbią, chociaż nawet są grzeczni, nie trąbią tyle co w Wietnamie czy na Filipinach. Patrzy się, wąskie uliczki i zabudowania jedne przy drugim. Oni muszą iść w górę w tej chwili. Zabudowa wszerz już się nie uda, bo po prostu nie ma powierzchni. To wszystko jest ściśnięte i nie ma opcji, jeżeli ktoś chce rozwijać tutaj mieszkalnictwo, to musi iść do góry po prostu. I to widać, tutaj może akurat w tym miejscu nie, ale a chociaż też, popatrzcie się tam, już idą do góry. Już dużo widziałem budynków, które po prostu idą do góry, bo wszerz po prostu nie mogą. Chwila troszeczkę się zrobiła ciszej. Słuchajcie, posiadanie samochodu w Male według mnie to jest kwestia ekstrawagancji jakiejś. Chyba, że posiadasz swój sklep czy biznes, gdzie potrzebujesz przewozić jakieś towary. Dlatego, że tak wspomniałem, to miasto położone jest na 2 km2 gruntu, więc jest maleńkie. Żeby przejść je w poprzek wystarczy kilkadziesiąt minut. Więc jazda autem, gdzie tak naprawdę większość czasu stoicie w korku, jaki to ma sens? Motorek, owszem, jeżeli chcecie przyspieszyć albo no, troszeczkę po mieście połazić, to 5 kilometrów się nabije. Ja obszedłem całe miasto, czyli tym samym całą wyspę dookoła. Słuchajcie, zajęło mi to około 2 godziny z kawałkiem. I zrobiłem gdzieś tam około 8-9 kilometrów, żeby obejść całą stolicę Malediwów. A więc możecie sobie wyobrazić, że to naprawdę nie jest duże. Wszystko jest bardzo kompaktowe. Bez problemu wszędzie można dostać się na piechotę. Dlatego też po pierwsze kupowanie tutaj auta, mieszkając tu, no pomijam auta takie dostawcze jak te, jest kwestią jakiejś tam bardziej ekstrawagancji niż potrzeb. No, natomiast motorki jak najbardziej się tutaj sprawdzają. Choć co ciekawe, z wypożyczalniami motorków nie jest tak prosto, nie ma tu ich za wiele. Z tego powodu, że turyści wybierają resorty i tu
a miejscowi motorki mają swoje, więc im te motorki nie są potrzebne i tych wypożyczalni nie ma. Ulice Male przypominają trochę ulice Dalekiego Wschodu albo Indii. Są moim zdaniem trochę bardziej bezpieczne z tego prostego powodu, że no mamy tutaj chodniki wszędzie i kierowcy nie trąbią tyle na przechodniów, nie wyjeżdżają na chodniki, więc ta kultura jazdy jest troszeczkę większa niż w Dalekiej Azji. To na plus. Natomiast popatrzcie, zwróćcie uwagę też na jedną rzecz. Ja tu już idę dość długo z wami. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma świateł. Zgłosiłem to miasto w poprzek i wzdłuż. Jeszcze nie na wszystkich ulicach byłem, bo to jest niemożliwe, ale większość miast, przepraszam, ulic tych głównych obszedłem. I sygnalizacji świetlnej tu nie ma. Znalazłem rondo, ale rondo, na którym nikt nie poruszał się w ruchu okrężnym, tylko tak jak chciał. Dlatego dla Europejczyka poruszanie się po tym mieście byłoby nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla Europejczyka, który jest przyzwyczajony do ruchu prawostronnego. To teraz wsiadacie na lewy ruch, na ruch lewostronny, do tego bez świateł. Aha, jest wiele uliczek jednokierunkowych, które również w ogóle nie są oznakowane, że są jednokierunkowe. To też jest ciekawa sytuacja i wypadków jakoś nie widzę tutaj. Ale znaków drogowych i sygnalizacji właśnie praktycznie nie ma. Nie wiem, czy to jest uwarunkowane. Może tym, że jest kompaktowo i ciasno. Wyobraźcie sobie, żeby na tym chodniku teraz jeszcze postawić 3 albo 4 znaki, to co chwilę by się ktoś o nich opijał. Może to jest po prostu jakimś pragmatyzmem uwarunkowane. Nie wiem. No nie ma, po prostu nie ma tych znaków. Nie zmienia faktu, że jest ciekawie. O, popatrzcie się, mamy autobus miejski, 10. Autobusy nie są duże, no bo obywateli nie ma dużo. Będę takim autobusem jechał najprawdopodobniej jutro. To jeszcze zobaczycie. Dwa słowa na temat, słuchajcie, pobytu na Malediwach. Wcale ten pobyt nie musi być taki drogi, jak wam opisują to bogate i ładne magazyny agencji turystycznych. Przylot tutaj dla jednej osoby w dwie strony można znaleźć już na poziomie 1000-1200 zł. To bardziej 1200 w tej chwili niż 1000, ale za 1200-1300 zł możecie sobie znaleźć przylot w dwie strony. Hotel można znaleźć, i to jest, ja już nie mówię o hotelu tu w centrum Male, czy o kwaterze prywatnej, natomiast można znaleźć nawet jakiś hotelik na jakiś z wysepek kurortowych. Można znaleźć w cenie, słuchajcie, $30 za dobę. $30 za dobę, $32-35. Za takie pieniądze możecie znaleźć tutaj całkiem przyzwoity pokoik, czy też hotelik na plaży. Dlatego tylko trzeba sobie tego poszukać po prostu przez Airbnb albo Booking, albo Google, a nie poprzez agencję turystyczną. Dlatego wybierając się na Malediwy, jeżeli chcecie przyjechać tutaj zwiedzić to państwo, jeżeli chcecie dodatkowo udać się nad morze i poplapać się w tym morzu, to taki wyjazd dla jednej osoby może się zamknąć w kwocie rzędu, no ile? Dwa, czekajcie, no jakieś 3000 zł spokojnie się zmieścicie. Ceny w knajpach, jedzenia, ale też nie mówię o knajpach jakichś w kurortach, mówię cały czas o lokalnych knajpkach. Ceny w tych knajpkach wahają się od, w zależności oczywiście od tego, co zamówicie, od 10 do 50 zł za posiłek.
też można zjeść za normalne pieniądze. Dlatego te 3000 zł Wam w zupełności powinny wystarczyć na jakiś tydzień czasu pobytu w Malediwach. Nie wiem jak z tymi lotami jeszcze, czy to nie jest kwestia też sezonu, bo możliwe, że w sezonie tym wakacyjnym jest drożej. Ja jestem w grudniu. Chociaż notabene grudzień wcale nie jest tani, jeśli chodzi o loty, bo dużo ludzi lata już na tej przerwie świąteczno-sylwestrowej i te bilety zdecydowanie są droższe niż w innych miesiącach. Najtańsze loty zawsze są w okresach takich jak listopad, luty, marzec i nawet jeszcze kwiecień. Tutaj macie inną plażę miejską w Male. I ten most, który tam widać, słuchajcie, na horyzoncie, to jest most łączący aglomerację Male z drugą wyspą, która wschodzi w skład aglomeracji i tam się znajduje lotnisko. Widać samolot jakiś właśnie stamtąd startował. Lotnisko chyba nawet stąd będzie widać gdzieś dalej, czekajcie. Chciałem pogadać o plaży, ale najpierw Wam pokażę kwestię tego mostu. No most ciekawy, na cieśnicę zrobiony. Tak, i tutaj te zabudowania po lewej stronie, na wprost w tej chwili, to są zabudowania lotniska. Co do samej plaży, plaże na publiczne w Male są bezpłatne, natomiast musicie pamiętać o tym, że niestety trzeba pływać tu w koszulkach i w shortach, a kobiety widzicie, że muszą być całe ubrane, tak jak ta skacząca tutaj niewiasta. Jest to kraj muzułmański i niestety takie tutaj mają przepisy. Piaseczek czyściutki, piękny. Woda bajka. Aż sobie sam wejdę. Zobaczę. No woda cudo. Minus jest ten, że trzeba pływać koszulkach. Jeżeli weźmiecie hotel, który jest położony na jednej z wysp resortowych, ja w tej chwili jestem w stolicy. Jeżeli weźmiecie hotel położony na innej wyspie, wtedy oczywiście w koszulkach pływać nie musicie. Natomiast mówię tutaj o plażach publicznych w stolicy Malediwów, Male. Male nie ma za bardzo atrakcji do odwiedzania i żadnych ciekawszych rzeczy. Tutaj przede mną widzicie chyba największy meczet stolicy, nowoczesny. Taka bryła dość ciekawa, jeżeli ktoś się interesuje architekturą. Natomiast generalnie miasto to jest sieć plątanina wąskich uliczek. I warto tymi uliczkami się przespacerować. To one tworzą klimat tego miasta. Natomiast tak do oglądnięcia, no to nie wiem, meczet jeden, drugi, jedno muzeum, pomnik ofiar tsunami. A i tu ciekawa teraz sprawa. Słuchajcie, powiem Wam jeszcze jedno słowo na temat położenia geograficznego tego państwa. Ciekawe jest to, że najwyższe w cudzysłowie, najwyższe wzniesienie, albo inaczej, nie najwyższe w cudzysłowie, tylko wzniesienie w cudzysłowie, znajdujące się na Malediwach, ma wysokość nad poziomem morza, uwaga, 2. Tak, 2 metry nad poziomem morza to jest najwyższa wysokość zanotowana na całym archipelagu Malediwów. I dlatego też jest to jeden z krajów, który może w przyszłości stać się Atlantydą, bo w przypadku, gdy dojdzie do globalnego ocieplenia i rzeczywiście stopnienia i podniesienia lodów na Antarktydzie i podniesienia poziomu mórz, wtedy to państwo ma szansę zniknąć pod wodą. Na to chwilę nic się na ten temat nie zapowiada. Ale w dalekiej przyszłości coś takiego może się wydarzyć.